Cześć kochani, witam Państwa serdecznie. Ostatnio w komentarzach pojawiła się prośba, żebym posprzątała tutaj toaletkę w moim biurze, bo podczas live'ów, które prowadzę notabene w poniedziałki rano, znaczy rano, około 11, jak się zbiorę tutaj w pracy, powiedzieliście, że miotam się tutaj, że nie mogę nic odnaleźć, za dużo mam tu rzeczy i muszę tu zrobić w toaletce pracowej, bo tu mam taką, wiecie, pracową, w której testuję nowości. Muszę tu zrobić porządki na tyle, żeby pozbyć się minimum połowy rzeczy, bo już mi się, wiecie, wszystko wysypuje. Był taki plan, może zamówić inną toaletkę, może jakieś półki, ale wiecie, znowu będą się nawarstwiały te rzeczy. Chodzi o to, żeby się trochę pozbyć, trochę rozdać to, czego nie używam. Może część zabrać do domu. Zobaczymy. Także jeżeli lubicie filmy z porządkami, zostawcie mi serduszko w komentarzu, zostawcie mi po sobie ślad, będzie mi bardzo miło. I przede wszystkim zostawcie mi subskrypcję, bo nie wszyscy, którzy oglądają filmy, subskrybują. Połowa osób, które wchodzą na mój kanał, nie subskrybują, tylko tam gdzieś wyszukają sobie lub szukają po nazwie. A jak zasubskrybujecie, to Wam żaden film nie umknie, żadna nowa publikacja i sprawicie mi wielką radość, jak zostaniecie moimi widzami na dłużej. Także po tym wstępie zaczynamy porządki. Dobrze, więc plan jest taki. Zejdźmy sobie tu na dół i pokażę Wam, jak wygląda sytuacja, bo nie wygląda. Okej, chyba wszystko tu widać, chyba tak, to mam lusterko. Zaraz Wam to jest zresztą bliżej przesunę. I te dwie szuflady aż piętrzą się od ilości rzeczy, nawet nie mogę tutaj do końca wysunąć, bo jest tego po prostu za dużo. Muszę się tu pozbyć takich rzeczy, których albo teraz nie używam, albo które już za długo tu leżą, nie są nowościami. Muszę zostawić tu bardziej nowości lub takie rzeczy, które używam po prostu na co dzień, także to muszę przejrzeć. Mam tutaj też pędzle do umycia, proszę bardzo. Kilka pędzli jest dzisiaj, więc zaraz pójdę umyję. No i co? Myślę, że najlepiej jakby to było zrobić, to znowu wyjąć wszystko, poukładać, poskładać, wybrać kolory, podjąć decyzję, co tu zostaje, co idzie do domu, co, jak i dlaczego. Ostatnio podczas live'a bardzo dużo używałam Glam Shopu. I to nie może być tak, że tylko Glam Shop tutaj u mnie jest, bo to sobie zostawiam. Także potrzebuję jakiegoś dużego pudełka, do którego będzie ta moja czystka wędrowała. Albo może inaczej, może nie będę wyjmować wszystkiego, tylko najpierw przejrzę tak, wiecie, odgórnie i zadecyduję, co stąd na pewno wypada. Okej, pudło się znalazło, słuchajcie, i do tego pudła będą wędrowały te rzeczy, których na razie nie chcę. Tutaj zostawiam tak, na pewno ten bronzer zostaje, ta paletka zostaje, brzoskwiniowa Glam Shopu to zostaje. Tutaj się nad tą bohemą zastanawiam, bo dzisiaj używam i bohemy, Fenty i bardzo były do siebie zbliżone. I wiecie co? Chyba Fenty po prostu zabiorę sobie do domu, bo ta bohema tutaj jakoś tak u mnie w biurze jest. Tej paletki się pozbędę stąd, tej paletki również się mogę pozbyć stąd, testowałam ją kiedyś na live'ie. Mgiełki. Może po prostu zostawiłabym sobie jedną. Zostawię sobie tą z Nyxa, bo ona z tych nowszych. A te sobie na razie odłożę. Tu mam naprawdę i hydrolaty, i mgiełki. Widzicie, bardzo dużo tego. Tutaj kolejna fajna paletka marki Pupa, ale też kładam, no bo podobne kolory do tych, co mam. Puder Sugar Powder zostaje. O, pokusa. Właśnie miałam te paletki zobaczyć, czy będę ich używać tutaj. No dobra, tą sobie tu zostawię jako taką kolorową. Natomiast ten kaszmir to jest taki zimny, to go odkładam. A tą paletkę Bern z Eveline odkładam. Badam. Też długo tu u mnie leży. I paletka matowa, no to dobra, niech zostanie. Paletka Sugar Powder również ją stąd zabieram. Paletka Shine marki Pupa tu zostaje, bo bardzo lubię te rozświetlacze. Tu z tych produktów będę musiała wybrać coś konkretnego. Nie mogę wszystkich tu trzymać, bo przecież nie będę wszystkich bronzerów w kremie używać, tak? Zaraz wybiorę sobie ulubiony kolor. Także chwilka. Totalny Blask też zabiorę, stąd już długo u mnie jest. Tutaj te róże, też muszę podjąć jakąś decyzję, bo mam ich tu dużo. Te róże w kremie od Hani. I który sobie zostawić? Myślę, że zostawię sobie ten bardziej różowy. To jest krem z cukierków. I jeszcze jakiś może w pomarańcz. Ten był w ogóle nieużywany, to go sobie odłożę. Ten był używany już. Tak sobie myślę właśnie, który zostawić. Nie chciałabym otwierać, wiecie, na nowo, żeby... Dobra, ten sobie zostawię, ten jest bardziej w pomarańcz. Pokusa, o. Ta pokusa mi się fajnie sprawdziła. Resztę chowam sobie tu. Szybko zapełniam. Szybko, słuchajcie, się pozbywam rzeczy. Krem pod oczy Parians zabieram do domu. Ten primer zostaje, bo go kocham. Tutaj mam te cienie. I słuchajcie, no tyle ich nie potrzebuję sobie tutaj zostawiać. Ten ciemny na pewno, ten pomarańczowy też nie sezon na niego. Myślę, że zostawię sobie tutaj tą kukułkę. Dobra, ten też odkładam. Spray, rozświetlacz zostawiam. Natasha Denona zabieram. Glambox błyszczący. Zastanowię się. Też nie tak, żeby, wiecie, wszystkie zabrać stąd palety. Może zostawię na razie. No i mam tu Instagram Enriched. Od Beauty Vitrix też wędruje do domu. Co tu dalej? Mam z Glam Shopu, bo tu jest Glam Shopu mam dużo.
pomada do brwi i też niepotrzebne mi wszystkie kolory. Mam tu szatynkę i mam blondynkę. I chyba wiecie co, zabiorę je, bo teraz tak nie używam tych pomad. Tutaj mam dwójkę z Benefitu, to ją sobie zostawię. Tu mam jakieś pojedyncze cienie z Glam Shopu, to też zabieram do domu. A tam sobie to też rozdysponuję. Mam jeszcze jeden cień, taki chłodniejszy, słony karmel też do domu. Olety, mam tu kilka jeszcze próbek z Bobbi Brown. Muszę zobaczyć, czy któraś się nadaje. Niektóre mi już wyschły, wiecie? Może za długo leżały. Niestety muszę je pootwierać, bo niektóre były bardzo suche. Zobaczymy teraz to. Tego kleju zupełnie nie używam. Tu nowe produkty z Benefitu, to sobie odłożę na bok. Używam tych, które są pootwierane. Tutaj kolejny jeszcze raz tusz z Bobbi Brown. No i tutaj tak, mam jakieś chusteczki, to tutaj na bok. I teraz muszę podjąć decyzję. Tutaj mam krem pod oczy, krem do twarzy, coś do demakijażu. Wiecie co zrobię? Nie wiem, czy da się zlać razem. Nie, muszę je zużyć tak jak są. Mam tutaj, o, cztery szpaki. Zostawiłam do mycia też pędzli. Podłożę na bok, do mycia pędzli w takim razie. Podkłady, zaraz podkłady podejmę decyzję, co z podkładami. Mam tutaj emulsję ochronną z Basic, też zostaje jeden krem ochronny. Mam tutaj krem jeszcze jeden do twarzy. No tych kremów muszę parę zostawić. Mam tu gumki na bok na razie. Jakiś cień glitterowy z Lovely, ale też może go odłożę. Wiecie co, bo już tej serii i tak nie ma w sklepach. Lusterka, no i zostawiłam tutaj trzy, ale zostawię sobie te dwa, bo w razie jak mam czasem gościa, to się malujemy. A to trzecie odkładam. Prawie opróżniłam, słuchajcie, całą. Tu mam perfumki jakieś, jedne perfumki. Przez to, że tutaj, wiecie, mam perfumki, ale ich nie używam, bo są wciśnięte. Tu mam fajny podkład, to go zostawiam. Mam tu pałeczki. O tym pudrze zapomniałam zupełnie, że on istnieje. On jest fajny. Kurczę, zapomniałam o nim. Pilniczki, tu jakieś płatki, puder i bronzer, zaraz się przekonamy. No dobra, no to pierwsza szuflada jest wypakowana. Jestem dumna, że tyle rzeczy odłożyłam. I zaraz druga szuflada, najpierw natomiast przetrę tą. I teraz będę stąd wyjmowała to, co na pewno nie chcę, to, co na pewno stąd wywędruje. Dobra, co na pewno zostaje, to ten podkład, bo je lubię, te z Liren, więc one zostają. Na pewno żegnam się z Hulu, bo tu już długo leży. Co tutaj zostaje, ten rozświetlacz, bo mi się fajnie sprawdza z moimi podkładami. I zostaje jeszcze ten podkład. Także w sumie podkładów tutaj mam, a mam. Baza pod cienie zostanie jedna. I trochę tutaj muszę się z rozświetlaczami. O, dziękuję bardzo. Przetrzymy szufladę. Także mówię wam, niby takie duże szuflady, ale bardzo niepojemne, niefajne. Nie otwierają się do końca dobrze. Więc nie jestem z nich zadowolona. O, tutaj nawet nie chce się do końca otworzyć, więc muszę to trochę wypakować. To jest to, co zostaje. Dobra. Dalej. Rozświetlacze i takie produkty. To zostaje. Jeden z moich ulubionych różów. Zresztą dzisiaj go mam na sobie. Tak mam to powciskane, że nie mogę ich wyjąć. Dobra, trochę muszę tutaj z tymi rozświetlaczami. Tu mam rozświetlacz Pokusa, ale mam bardzo podobny ten od Pupy, więc odkładam. Tu mam te duła z Hean, które lubię. I chyba zostawię sobie to, ale oba mi się podobają. Chyba na razie oba. Czekajcie, zobaczymy, może na razie oba. Tutaj Hean rozświetlacz, też mogę go stąd zabrać. Te, powiem wam, że wcale się w tych błyszczykach nie zakochałam, więc też się ich stąd pozbywam. Dobra, tego rewersa też zabieram ten podkład, bo tu już za dużo podkładów. Trochę muszę tutaj poluzować, jeżeli chodzi o te tusze. Tyle powyjmowałam tuszów i innych. Ten błyszczyk mogę oddać, tu go odłożę. Te tusze sobie zostawię, bo ich teraz używam z AA. Toma Forda, to już on jest stary, to mogę go out. Tutaj nowy też z Too Faced. Niebieski mogę oddać i ten z Eveline również mogę się pozbyć stąd. Chyba docieram powoli do tych bronzerów. Powoli, bo wszystko mi się tu zablokowało. Dobra, mamy w takim razie bronzery. I tutaj mam kolor orzech laskowy. A ten drugi to jaki był? Czekajcie. Gdzieś wsadziłam tu. A tu mam piaskowy Sandy. I zobaczę porównania, który sobie zostawię. Bo szczerze, tak wyglądają te kolory. Wsadzę po prostu palucha i sprawdzę. Tak wyglądają te kolorki na ręku. Zdecydowanie ten orzech laskowy jest zimniejszy do konturu, a ten jest do brązowienia bardziej. Zostawię sobie cieplejszy, bo jednak wolę cieplejszy. Wiem, że kontur to kontur, ale zostawię sobie ten, bo ciepły, ten piaskowy, bo ten czasem wyglądam jakbym była brudna, bo nie umiem go dobrze czasem wyblendować, więc ten oddaję. No dobra, Team X mogę oddać Hani, bo się zajarała strasznie tamtą paczką. Unika Trio. Nie, mogę oddać, nie będę używała teraz. Rozświetlacze z Hean. Nie mogę wszystkich zostawić. Ten lubię, a to Diamond. To jest ten Starlight.
Nie, to zdecydowanie Diamond ze mną zostanie niż Starlight, jaśniejszy na zimę. Ten mogę schować z Eveline. Mimo, że wiecie, fajne kosmetyki, ja nie mówię, że one są złe, tylko no niestety nie mogę wszystkiego tu trzymać. I teraz tu mam decyzję, żeby z tych trzech coś wybrać, przynajmniej jeden, wiecie, oddać. Kurczę, chyba te dwa zostaną, ten jeden out. Zostawiłam sobie Dreamy i Pretty. Najładniejsze kolory, słuchajcie, chyba. City Bronzer zostaje, on jest jaśniejszy. Hoola Light. Zostaje, bo go lubię. I puder z Paese może lecieć, bo mam tutaj ten, o ten naturalny, który chcę zużyć, więc też wiecie, chcę to trochę tak pozużywać. Dobra, Hean pod oczy zostaje. Peach Perfect wylatuje. Tutaj co ja mam? A, to jest ten z Ila Maski. Primer zostawię i zużyję. Muszę teraz go zużyć. To z Trini wylatuje, już tak dawno nie używałam. Maskara wylatuje. Oddam komuś dalej, jeszcze nie używałam nawet. Korektor zostaje. I teraz zostało tutaj. Czekajcie, przesunę to trochę, żebyście coś widzieli. Mam nadzieję, że będziecie tu widzieć. Moja ulubiona maskara zostaje. Kredka zostaje z Anastazji. Co my tu dalej mamy? Kredka brązowa Hani zostaje. Ten eyeliner mogę oddać. Co my tu mamy z Bobbi Brown? Ten Natural Shaper nie zakochałam się w nim. Chrome Essence cień. Leci dalej. Eyeliner z NYXa Epic Ink może zostać. Ta kredka do brwi może lecieć dalej. To może zostać. Mystic Warsaw Liner niech leci dalej. Brow Like a Boss. To nie był mój kolor, pamiętam. Widzicie, i trafiają tu rzeczy, których w zasadzie później nie używam już nigdy. Dobra, Nude Błyszczący Brąz oddam, bo już jedną brązową zostawiłam. Później Lash Glue and Eyeliner z Catrice. Leci dalej, jakoś nie lubię tego sposobu nakładania. Ta kredka czarna zostaje, bez spoko. Ten Ink Liner, on jest taki brązowy, nie, nie lubię tej formy, to leci dalej. Gimme Brow Plus nie zostaje, bo zostawiam sobie ten. Ten tint może lecieć. Boże, już nie mam miejsca w tym pudle. Klej zostaje. Do powiększania ust leci dalej. Czy jeden korektor sobie zostawiam. Super BB niech zostanie. Professional niech leci dalej. To do ust zostaje. Te bardzo lubię. Bardzo lubię te z NYXa. Błyszczyki strasznie. One zostają. Teraz będę was układać spokojnie. I teraz tak, nie, chyba sobie ten zabiorę do domu. To zostawię tutaj, żeby mieć jakąś tańszą opcję. Comfort do brwi, nie, leci dalej. Kredka niech zostanie. Lamination gel zostaje. Krem rozświetlający puszczam dalej. Też go już trochę poużywałam. Tutaj podkład puszczam dalej. Wiecie, to nie jest to, że mówię, to są złe kosmetyki. Nie są złe. Ten też wezmę może do domu. Ale mi się miejsce robi. Ten gel może zostać. BB z Miszy leci dalej do domu. Tak samo jak CC, też do domu, bo zostawiłam sobie ten. Dalej błyszczyk z Lulalove, tutaj eye primer też mogą lecieć do domu. Ta pomadka może lecieć dalej. Klej do cieni niech zostanie. Tutaj leci dalej ten liner i tutaj mam też eyebrow pencil, leci dalej. No jestem dumna, oczyściłam to, jeszcze mi tutaj zostało tylko jedno. Oreka, co mi tutaj zostało? Czekajcie, wydłubałam coś. O, Perfect Brow z Reversa, ale już zaschło. No. Już była resztka, mydełko. Dobra, Hourglass dawno nie używałam, też leci. Bro Wax z Maxmo zostaje. Kevin Aquan dawno nie używałam tego różu, też stąd leci. I zaraz mi to wszystko spadnie. Czekajcie, zrobię blokadę. Nie byłaś ci poza blokadę. Dobra, to serum stąd wypada. Rozświetlacz wypada. Podkład wypada. Ten róż też wypada. Ten róż też wypada. Cień może zostać taki line w tym, w żelu. Rozświetlacz też, bo już mam dość. Wosk do brwi, to jest ten ciemny, który mi się nie udał, to nie mój kolor. Art Deco liner też out. I kredka do ust. I właśnie kredki bym sobie za dwie zostawiła. Tu Essence, Eveline. Zobaczmy, jakie są kolory, bo już mi zostały prawie same do ust produkty. I wiecie, nie chcę, żeby mi się powtarzały kolory. Dobra, ta jasna na pewno zostaje. Ta ciemna się pokrywa z tą prawie. I ta? Dobra, to ta jest out z Bella. A te trzy zostają. Ta pomadka wylatuje, bo jakoś tak mi się mazała, ta i ta. Te też lecą, nie byłam nimi... O, siedźcie tu, zaraz będę was wsadzać z powrotem, siedźcie. Tymi nie byłam jakoś zachwycona. Te też już, wiecie, miały swój czas. Ta również. Teraz tu nic nie zostanie do ust, tak się okaże. Ta zostaje, lubię ją. Te też, powiem wam, zostały tutaj, ale ich praktycznie nie używałam. No, tutaj prawie nic nie zostaje z tych pomadek. Tu jest jeszcze ten cień, co my zdączyli, ta Glam Shop. Ta może zostać. I jakiś pojedynczy cień też puszczę dalej. Mam oczyszczone chyba wszystko, słuchajcie. Nie, jeszcze coś tam wydłubię. Jest puder, pęknięty, nara. O tym to już w ogóle zapomniałam. No i z Lulalove jest mydełko odżywka. Z
To wy dwa, bo lubię. One mają troszkę inne efekty. Rozświetlacz malusieńki i hourglass. Mogę zostawić ten puder. Uff, zmęczyłam się, dobra. Powiem wam, że jestem z siebie dumna, naprawdę. Wycieram to i zaczynam układać. Czyli najbardziej satysfakcjonująca część. Pozbyłam się naprawdę wielu kosmetyków. Większości, wiecie? Większości się pozbyłam. Jestem zadowolona. Trzeba robić takie czystki co jakiś czas. Wy też róbcie w swoich kosmetykach. Kiedyś zbierałam wszystko, żeby mieć jak najwięcej, dużo, wiecie, bo może się przyda, może coś, a później się okazuje, że przez rok, przez dwa nie używacie danego kosmetyku. Oczywiście są ulubione kosmetyki, które chcemy mieć w kolekcji, ale niektóre po prostu trzymamy z sentymentu albo właśnie z takiego, a, że się kiedyś przyda. Takie przydajki, które się nigdy nie przydają. Brudno nie było. Po raz kolejny robimy organizację. Wiem, że to będzie nudne gadanie, więc w przyspieszeniu wkładam wszystko na miejsce. No i pokazuję wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. Tutaj mamy miejsce, gdzie są same podkłady. Jest też NYX, mój ulubiony. Tu mam róże, bronzery, rozświetlacze. Tu pudry, wszystkie. No i tam jeszcze jest hula. Tu produkty do brwi. Zostawiłam sobie lamination gel. Tutaj taki podobny produkt z Catrice. Mam tutaj ten żel z NYX. Mam pomadę z Benefitu. I mam dwa mydełka z Maxmo oraz Lulalove. Tutaj mam same produkty do oczu. Tusze, linery tu do oczu. Bazy oraz korektory. Tutaj się trochę rozjeżdża mi ten, wiecie, bo już jest długo używany ta podziałka. No ale nadal daję radę, mogłam sobie tu w trakcie, wiecie, dopasować. Produkty do ust. Wrzuciłam sobie tutaj trochę tych Cooling Kisses z Eveline, bo dostałam od nich kolekcję. Tu jeszcze coś do testów, co będzie. Właśnie trochę tego NYXa. Ja w pracy nie noszę jakichś ciemnych ust, więc nie widzicie tu żadnych ciemnych pomadek. Także tak wygląda ta szuflada pierwsza. Naprawdę jestem z niej zadowolona. No i druga. Nie mam tutaj za dużo przedziałek. Mam tutaj tylko to na jajeczka. Mam tutaj takie rzeczy pojedyncze, właśnie palety cieni. Tu jeszcze ten primer znalazłam, kremy, filtry. Jeden fixer zostawiłam, jak widzieliście. No i paletki, widzicie, Hani. Tu mam jeszcze jakieś chusteczki. Mam tutaj moje lusterka, rzęsy. To lusterko z tego, z Sinceya, jest po prostu boskie, jak kiedyś traficie. Ono kosztowało jakieś grosze, 4 zł. Było fino. No w każdym razie jest to takie przenośne lusterko. No i tam jeszcze ręczne sobie zostawiłam. Ten puder, który jest niewymiarowy, ale będę go, mam nadzieję, używać. No i słuchajcie, tak to się prezentuje w całości. I teraz jeszcze ogarniam biurko na zewnątrz. Bo jeszcze mam tu rzeczy, mam tu oczywiście pędzle, tu muszę pędzle umyć, tu rzeczy powyrzucać, porozdawać. Także, o, jeszcze mam ten olejek z Alter, on tu zostaje oczywiście, bo go dostałam ostatnio w prezencie. Tutaj mam jeszcze moje opaski, cała moja kolekcja opasek i gumek, które używam do nagrywania, żeby odgarniać włosy. Także troszkę tego jest. No i biureczko pięknie posprzątane, pościerane. Tam są moje pędzle, jak widzicie. Te piękne unicornowe są w jednym, różowe moje są w drugim. I tu jakieś trochę przyborów i pędzle czarne. Tu są pędzle umyte, suszą się. No i mam czyściuteńko. Jestem zadowolona. Moje krzesełko. I oczywiście mój trzymak do kamery. Kochani, no mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Fajnie jest oglądać, jak ktoś sprząta. Mam nadzieję, że was zmotywowałam do sprzątania, że może razem ze mną sprzątaliście, że może ze mną ogarnialiście swoje toaletki, swoje kolekcje kosmetyków. Zawsze jest fajnie podpatrzeć, co ma kto inny i wiecie, i właśnie jak sprząta, co o tym myśli. Ja lubię takie filmy, mnie to relaksuje, mnie to uspokaja, więc jak dobrze się bawiliście, to dajcie mi znać. Ja muszę co jakiś czas robić taką czystkę, żeby po prostu zobaczyć, co mam, trzymać się tych bardziej nowości. Do czego doszłam, do jakich wniosków? Że lubię podkłady Liren i Eveline, że lubię paletki cieni od Hani, bo w zasadzie tylko takie mi zostały. I że wbrew pozorom mam tutaj więcej tanich marek niż drogich. Te drogie mam w domu, jakieś tam kolekcjonerskie, różne. Natomiast tutaj mam więcej tanich i faktycznie na co dzień używam więcej tanich kosmetyków niż drogich. To jest bardzo ciekawe. Także jeżeli film wam się podobał, dajcie kciuki do góry. Widzimy się w kolejnym buziaki. Pa, kochani!